No, oprócz tego, że są to wspaniałe zawody w świetnej obsadzie, rozegraliśmy po raz pierwszy na Stadionie Narodowym Lekkiej Atletyki. Myślę, że to jest taka historyczna chwila, gdzie będziemy dłużej zahaczeni o Stadion Śląski i będziemy mieli pewność organizacji w dobrych warunkach, dobrych zawodów. Podsumowując krótko wyniki, no wspaniałe wyniki, szczególnie tu bym wymienił w oszczepie Wetera, wynik 90 metrów, ponad 90 metrów Wojtka Nowickiego, w kuli karatyka, 400 metrów dziewczyn, wynik zwycięzczyni też jest całkiem niezły, 800 metrów bardzo ładny bój panów. Myślę, że te wyniki są zadowalające i w najbliższych dniach zbliżamy się do klubu programu tegorocznego wirusowego, to są Mistrzostwa Polski we Wrocławku i tam oczekuje na super formę naszych zawodników. Jest to sprawdzian, który nam potwierdzi prawidłowość przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. Rozgrywany jest w terminie, w jakim miały być Mistrzostwa Europy. Mamy przygotowaną umowę i na jesieni będziemy podpisywali umowę ze Stadionem Śląskim, takie na długofalową działalność. Także w tej chwili myślę, że to wszystko pan marszałek się zadeklarował i Zarząd Województwa Śląskiego się zadeklarował, że będzie nas wspierał w dłuższym okresie czasu.